Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, redakcja portalu Kresy.pl, ja nazywam się Mateusz Pławski. Moim i Państwa dzisiejszym gościem programu jest Ziemowit Przebitkowski, prezes Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej. Witamy Cię serdecznie, Ziemowit. Czołem, dzień dobry. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą działania prokuratury oraz policji względem działaczy Młodzieży Wszechpolskiej oraz przedstawicieli innych organizacji związanych ze środowiskiem narodowym, działania o charakterze, myślę, że śmiało możemy tego ostrego słowa użyć, inwigilacyjnym, o charakterze, który w znacznym stopniu przekracza normy, które są przyjęte w państwach demokratycznych. Zanim jednak rozpoczniemy naszą rozmowę, pragnę Państwu przypomnieć o subskrybowaniu naszego kanału. Dzięki temu będą Państwo otrzymywali powiadomienia dotyczące nowych materiałów, które emitujemy. Ziemowit, czy mógłbyś na początek naszym widzom zarysować w ogóle, o co chodziło w aktach zgonu politycznego, o co chodzi w tej całej sprawie, w jakiej sprawie tak naprawdę prokuratura i policja prowadzą teraz śledztwo? W ostatnim czasie mieliśmy głośną akcję na Twitterze, akcja inwigilacja, parę słów zarysowania całego tła, z czym tak naprawdę mieliśmy wtedy w 2017 roku do czynienia i o co teraz chodzi w tym śledztwie. Tak, zatem należy zauważyć, że tutaj mamy jak gdyby dwie płaszczyzny tej całej sprawy. Płaszczyznę teoretyczną, czyli o co teoretycznie chodzi po policji, a także płaszczyznę praktyczną, czyli jakie są w istocie ich działania albo na co te działania wskazują. Zacznijmy od teorii. Zatem w teorii chodzi o tak zwane akty zgonu politycznego. Był to happening Młodzieży Wszechpolskiej w roku 2017, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem migracyjnym, kiedy część prezydentów miast zapowiedziała, że będzie przyjmowała imigrantów tutaj do Polski wbrew opinii publicznej, opinii społecznej. Uznaliśmy, że tego typu działanie świadczy o skrajnej nieodpowiedzialności i w związku z tym te osoby po prostu po raz kolejny wybrane nie będą, dlatego że ludzie nie chcą tutaj żadnych przybyszy, którzy pokazują na zachodzie, czym może się to kończyć. Mówi się, że ktoś doświadczył śmierci politycznej, czyli że po prostu nie został wybrany, został zniesiony poza margines tej głównej polityki. My chcieliśmy to uwydatnić właśnie takim artystycznym wyrazem, czym były tak zwane akty zgonu politycznego, czyli po prostu pokazaliśmy, że te osoby nie będą brały udziału w wielkiej polityce. Rzecz jasna, podchwyciły to mainstreamowe media, starając się kuriozalnie udowodnić, że akty zgonu politycznego to jest życzenie śmierci. Zatem rozpoczęła się faktycznie sprawa w tej kwestii, która ileś tam czasu trwała. Co sprawiło, że ona się nie zakończyła tak, jak każda normalna sprawa powinna się zakończyć tego typu? Chciałem tutaj zaznaczyć jedną rzecz, zanim przejdziemy do tej praktycznej, do tych praktycznych kwestii, bo tutaj fajnie powiedziałeś o tej teorii. W tamtym momencie prokuratura zaczęła prowadzić postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z trzech artykułów. Mianowicie jest to artykuł 119, czyli groźba bezprawna. Jest to artykuł 256, czyli publiczne nawoływanie do nienawiści oraz artykuł 216, czyli publiczne znieważenie. I w 2018 roku prokuratura doszła do wniosku, że ten happening, akty zgonu politycznego, nie wyczerpuje znamion przestępstwa związanego z żadnym ze wspomnianych artykułów. W tym momencie, w 2018 roku, bo już jesteśmy na tym etapie, prokuratura umarza postępowanie w tej sprawie i aż 7 zażaleń spływa w tej kwestii do sądu. Sąd uchyla postanowienie o umorzeniu tej sprawy i prokuratura do sprawy wraca ze zdwojoną siłą, zdwojoną, można śmiało powiedzieć, że z 10-krotnie większą siłą. I tu właśnie przechodzimy do tego aspektu praktycznego. Ja jeszcze pozwolę sobie jednak dokończyć, dlatego że jest istotny czynnik, istotny katalizator całej tej sprawy, którą jest śmierć lokalnego mafiozy i kryminalisty, czyli prezydenta miasta Gdańska, Adamowicza. Dlatego że w momencie, w którym doszło do ataku nożownika na niego, który zakończył się śmiercią
tego prezydenta, najtęższe głowy demoliberałów uznały, że na pewno ma to związek z aktami zgonu politycznego. Do, w normalnych warunkach tak kuriozalny wniosek spotkałby się oczywiście z jedynie ze śmiechem opinii publicznej, no ale w kraju, gdzie większość mediów mainstreamowych należy do lewicowych liberałów albo osób o podobnych odchyłach, oczywiście każdy powód, żeby uderzyć w organizacje narodowe czy patriotyczne, jest dobry. Zatem w związku z tym ta sprawa teraz powróciła. Jak tutaj kolega powiedział, ze, no, nie zdwojoną, ale dziesięciokrotnie, dokładnie tak. Skąd takie nagłe zaangażowanie prokuratury? Dlatego, że doskonale zdajemy sobie sprawę, że jakakolwiek chęć powiązania jakby tego happeningu ze śmiercią późniejszą prezydenta Gdańska Adamowicza jest kompletnie kuriozalna, natomiast prokuratura tutaj rzeczywiście i policja bardzo aktywnie działają. Przypomnijmy, niektórzy działacze Młodzieży Wszechpolskiej siedzą na przesłuchaniach przez 6, 7, nawet 8 godzin. W 2019 roku były wzywane jedynie pojedyncze osoby, w 2020 już mieliśmy do czynienia z wzywaniem praktycznie masowym. Co więcej, nie są to tylko działacze organizacji, ale także jej sympatycy. Więc z czym tutaj mamy do czynienia? Zlecenie polityczne? Prokuratura realizuje tutaj jakieś interesy polityczne, czy zbiera może informacje dotyczące organizacji, właśnie o takim, podejmuje działania o charakterze inwigilacyjnym? Jak? Tak, zatem przechodzimy do tego aspektu praktycznego, o którym powiedziałem. Sprawa aktów zgonu politycznego została wykorzystana w celu prawdopodobnie rozpracowania organizacji. Tutaj łączą się dwa wątki. Łączy się wątek właśnie tego happeningu politycznego i łączy się wątek tak zwanego ścigania nacjonalizmu. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie można ścigać nacjonalizm. Niemniej połączone komisje, Komisja Sprawiedliwości, na której był obecny m.in. poseł Śmiszek, gdzie prokurator spowiadała się wręcz posłowi Śmiszkowi z tego, w jaki sposób albo na jakim etapie jest obecnie ściganie nacjonalizmu w Polsce. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy dopiero zrozumieliśmy, w czym jest tak naprawdę rzecz, bo niepokoiła nas sytuacja, w której setki działaczy Młodzieży Wszechpolskiej jest wzywanych na komendy, gdzie zadawane jest im po 150, w skrajnych przypadkach ponad 200 pytań absurdalnych, nie dotyczących w żadnym stopniu kwestii aktów zgonu politycznego, tamtych wydarzeń, ale dotyczących tego, co dany działacz myśli o islamie na przykład, albo prośba, aby podać, ostatnio na komendzie, kiedy po raz kolejny zostałem wezwany, ostatnio mnie zapytano, albo właściwie poproszono, żebym podał dane wszystkich działaczy Młodzieży Wszechpolskiej. To jest absurd. I wtedy dopiero do nas dotarło, że te akty zgonu politycznego są pretekstem, żeby na zlecenie skrajnej lewicy rozpracowywać naszą organizację, co posłuszny rząd po prostu robi. My obecnie działamy w taki sposób, żeby interpelacjami między innymi poselskimi, zażaleniami na działanie prokuratury dowiedzieć się, po pierwsze, ile kosztuje setek osób, żeby zażalać sytuacje, w których zastrasza się nie tylko naszych działaczy, ale też ich rodziny. Policja przychodzi do rodziców, do teściów. Ostatnio jednego z działaczy też przyszła, wypytując, oczywiście robi to publicznie w pełnej krasie, żeby takich działaczy po prostu przestraszyć, zastraszyć. A następnie zadaje im pytania czysto inwigilacyjne, dopytuje o sympatyków, dopytuje o sprawy zupełnie niezwiązane z kwestią aktów zgonu politycznego. Mamy do czynienia z politycznym śledztwem. Z politycznym śledztwem na zlecenie skrajnej lewicy przeprowadzane rękami prokuratury Zbigniewa Ziobry. Tego samego Zbigniewa Ziobry, który ostatnio lansował się w telewizji w Realu, jak rozumiem, starając się zagospodarować dla siebie elektorat, który jest sympatykami tej telewizji i jest raczej kojarzony z Konfederacją.
A ten sam Zbigniew Ziobro posłusznie wykonuje polecenia, zlecenia politycznego skrajnej lewicy. No jest to sytuacja kuriozalna i należy natychmiast to przerwać, bo jeżeli teraz oberwie się młodzieży wszechpolskiej, teraz się oberwie innym konserwatystom, a na końcu oberwie się samemu Zbigniewie Ziobrze, więc z samej analizy praktycznej powinien dojść do wniosku, że takie działania, takie szykany, inwigilacja, no są po prostu groźne. To, co powiedziałeś o tym monitorowaniu, o tych skandalicznych słowach dotyczących monitorowania organizacji nacjonalistycznych, to się wpisuje w ogóle w szeroki trend, z którym mamy do czynienia w Europie. Tutaj przywołam dwa przypadki. We Francji trwa właśnie proces delegalizacyjny organizacji o nazwie Génération Identitaire. W Niemczech natomiast AfD, czyli legalnie działająca parlamentarna partia polityczna, została uznana przez Urząd Ochrony Konstytucji, to jest taki odpowiednik powiedzmy polskiego ABW, została uznana za organizację ekstremistyczną i również tutaj Urząd Ochrony Konstytucji Niemiec deklaruje, że zmasowane działania monitorujące działalność tej partii podejmuje. Ja jeszcze nawiążę do tych pytań kuriozalnych, ponieważ zwłaszcza pod koniec tych rund bardzo długich, które liczą niekiedy kilkaset pytań, padają następujące pytania. Między innymi o stan zdrowia przedstawicieli, wysokich przedstawicieli organizacji byłych i obecnych. Mamy do czynienia z takim działaniem polegającym na zapętlaniu pytań, dublowaniu treści pytań. Pytania również o organizacje współpracujące, pytania o partię polityczną legalnie działającą. Chodzi tutaj oczywiście o Konfederację i Ruch Narodowy. Tutaj dysponujemy w tym zakresie dwoma, myślę, bardzo cennymi opiniami prawnymi. Pierwsza to jest opinia prawna mecenasa doktora Bartosza Lewandowskiego z Instytutu Ordo Iuris, który zaznaczył, że pytania zdecydowanie wychodzą poza zakres, który powinien być objęty materią tego postępowania. Druga bardzo ciekawa i ważna opinia prawna to jest opinia prawna Marka Szewczyka z Wydziału Prawnego Młodzieży Wszechpolskiej. Mianowicie prokuratura nie może co prawda lekceważyć uchylenia przez sąd decyzji o umorzeniu postępowania, natomiast powinna się oczywiście do tego merytorycznie ustosunkować, ale kwintesencją powinno być tutaj to, czy istnieje realne podejrzenie złamania poszczególnych artykułów, poszczególnych zapisów kodeksu karnego. Tymczasem prokuratura już na początku określiła w uzasadnieniu, zacytuję, w ocenie prokuratury publikacja, chodzi o akty zgonu politycznego, stanowiła wyraz subiektywnej, ale dozwolonej oceny działalności oraz zachowań polityków. I tu widzimy to polityczne zlecenie. Nawiążę jeszcze do tych słów o Zbigniewie Ziobrze. Mianowicie przecież nawet teraz są w prokuraturach w Polsce prokuratorzy, którzy etatowo wręcz zajmują się ściganiem tak zwanych przestępstw z nienawiści. Słynny prokurator Młynarczyk, o którym bardzo często mówimy na łamach naszego portalu. No ale właśnie, rząd PiS niby taki patriotyczny, niby zwalcza różne lewicowe trendy, a tutaj tamy nie stawia. Jak uważasz, czy ten proces, o którym mówimy, czyli chęć inwigilowania organizacji nacjonalistycznych, potem pewnie w ogóle ogólnie patriotycznych, czy patrząc na Zachód uważasz, że on w ogóle jest jakaś tama w tym procesie, czy ten proces tak naprawdę jak walec przechodzi przez przestrzeń publiczną i tak naprawdę jak to pójdzie dalej, to tak jak w niektórych krajach Zachodu, chociażby Kanada, która przoduje w tych trendach, nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy zostanie oskarżony o ekstremizm, rasizm, czy o nienawiść, o szerzenie nienawiści, czy ten proces w ogóle ma jakąś tamę, czy to może iść w nieskończoność? To zależy od dwóch czynników. Po pierwsze od reakcji opinii publicznej, a z kolei reakcja opinii publicznej zależy od tego, w jaki sposób my będziemy przedstawiali te działania. Musimy sobie zdradzić strategię liberalnej lewicy, czyli tak zwaną strategię postępującej perspektywy, albo inaczej nazywając strategię plastru salami. Polega ona na tym, że przesuwa się akceptację opinii publicznej w określonym kierunku, określonymi działaniami, tak zwane przesuwanie
okna Overtona. Aby ta strategia przesuwania okna Overtona w określoną stronę była skuteczna, aby się powiodła, muszą być spełnione dwa warunki. Pierwszy jest taki, że społeczeństwo musi nie znać celu, czyli takiego stanu docelowego, do którego dąży ta strona, która chce przesuwać okno Overtona, w tym przypadku liberalna lewica, bo o niej mówimy. Druga natomiast kwestia, która musi być konieczna do spełnienia, jest taka, że społeczeństwo musi być, no może zobojętniałe, albo nie może reagować zbyt ostro, dlatego że właśnie na to jest nastawiona liberalna lewica, że oni przesuną tą debatę. Kiedyś nawet parady gejowskie były nie do pomyślenia i część prawicy uważała, że najlepiej to ich przemilczeć, najlepiej to nic nie robić, a tymczasem właśnie na to liberalna lewica jest nastawiona, dlatego że jeżeli przemilczą, to będą mogli sobie robić dalej jakąś tam kolejną kwestię. Innymi słowy, żeby ta strategia im się nie powiodła, reakcja społeczna musi być coraz ostrzejsza. Z każdym kolejnym krokiem liberalnej lewicy my musimy reagować coraz mocniej, a nie coraz słabiej. A druga sprawa jest taka, że oczywiście musimy pokazywać ten stan docelowy, żeby społeczeństwo od razu wiedziało, do czego, o co chodzi liberalnej lewicy. I teraz wracając już do meritum pytania, czyli czy jest nieunikniona sytuacja, jaka obecnie jest w krajach Zachodu. Nie, nie jest unikniona, nigdy nie jest unikniona. My jesteśmy narodowcami, nie usiądziemy i nie zaczniemy płakać, że czegoś się nie da zrobić, tylko będziemy działali tak, żeby się dało. Zatem musimy przekreślać obydwa warunki, które są konieczne do odklejania kolejnych plastrów salami. Zatem od razu musimy informować o to, o co chodzi liberalnej lewicy. Tutaj chodzi o to, żeby najpierw usunąć nacjonalistów, narodowców, potem usunąć patriotów, potem usunąć w ogóle jakąkolwiek tożsamość narodową i ostatecznie zostać taką amorficzną masą ponadnarodową, kosmopolityczną, która nie jest przywiązana do żadnych wartości tradycyjnie rozumianych, żeby powstał taki właśnie postmodernistyczny raj atomizacji społecznej. I kwestia druga. Teraz, obecnie, musimy mocno reagować. Nie możemy dopuścić do tego, żeby liberalna lewica dyktowała teoretycznie patriotycznemu, a przynajmniej deklaratywnie patriotycznemu rządowi, że ma inwigilować i ścigać no, tak dużą jak Młodzież Wszechpolska, tak społecznie zasłużoną, trwającą od 30 lat organizację. Zatem tutaj musi być ostra reakcja społeczna. Bardzo się cieszę, że portal kresy.pl podejmuje tę tematykę. Podejmuje ją również portal Nowy Ład, podejmują posłowie Ruchu Narodowego, którzy notabene też są wzywani na przesłuchania właśnie w tej sprawie. I to jest wciąż za mało. Liczę na to, że być może przedstawiciele innych mediów, którzy obejrzą tę naszą rozmowę, również się tym tematem zainteresują i będą wywierali presję społeczną, nacisk społeczny na to, żeby nie pozwolić na takie działania. Po prostu nie możemy na nie pozwolić. Bo w przeciwnym razie możemy obudzić się za x lat w takiej rzeczywistości, jaka panuje obecnie na Zachodzie, którą, no nie oszukujmy się, należy uznać za wyjątkowo niekorzystną właśnie z perspektywy dobra narodowego, z perspektywy wartości, które wyznajemy. Dlatego apelujemy do Państwa z tego miejsca, jeśli są Państwo sympatykami organizacji Młodzież Wszechpolska albo innej organizacji narodowej i jeśli zostaną Państwo wezwani na tego typu przesłuchanie, zachęcamy do dzielenia się tym w przestrzeni publicznej, zachęcamy do dołączania do akcji, akcja inwigilacja, hashtag na Twitterze, na Facebooku, serdecznie zachęcamy, ponieważ tego typu działania trzeba nagłaśniać. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby skontaktować się z samą organizacją, z Młodzieżą Wszechpolską i z Wydziałem Prawnym, który pomoże Państwu w tej sytuacji, który pomoże napisać pismo zażalenie na działania prokuratury i który powie, w jaki sposób się zachowywać. Bardzo Ci dziękujemy, Ziemowit. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Ziemowit Przebitkowski, prezes Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję bardzo, czołem. Ja jeszcze przypomnę o subskrybowaniu naszego kanału, dzięki czemu będą Państwo otrzymywali powiadomienia dotyczące nowych materiałów, które emitujemy. Kolejne rozmowy już wkrótce. Dziękujemy i pozdrawiamy.